Siemka, z tej strony Miedziana Obrody i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem we wsi Odmęty. Jak widzicie, karczma pełna, wymedytowałem do pory dziennej, także wypiłem, zrobiłem eliksir z nerwu matki Kikimory i go wypiłem. Więc pogadajmy, kto co tutaj ma do rozmowy. Foltest przysłał cię tu, żebyś zajął się problemami z ryboludźmi, co? Niezupełnie. Co za dziwaczna rasa. Wiedziałeś, że są inteligentni? Coś mi się obiło o uszy. Ha, ależ ze mnie stary głupiec. Jesteś wiedźminem, więc oczywiście słyszałeś. Brawo, wygrałeś talon. Chętnie uzupełnię braki w wykształceniu. Wodianoi są rasą starożytną i rozumną. Czczą nawet swoich bogów, a sprawami bogów zajmują się ich kapłani. Kapłani Wodianów modlą się do różnych bogów. Nie znam imion podwodnych potęg, ale nasi ojcowie opowiadali o gigantycznych stworzeniach mieszkających we wodzie. Większość kapłanów, jak mi się zdaje, składa również ofiary Pani Jeziora. Są bardzo... A Panią Jeziora będziemy musieli odwiedzić. Tym bardziej, że potrafią posługiwać się magią. Ciekawa opowieść. Dziękuję. Jestem bardzo dumny ze swojej wiedzy. No, pogadałeś, wieśniaczki. Powiem wprost. Wpadłeś mi w oko i chciałabym poznać cię bliżej. To miłe. Tylko sobie nie myśl, że jestem puszczalska. Chyba rozumiesz? Nie, gdzieżby. Kobieta, jeśli chcą się dobrze poznać, muszą w jakiś sposób nawiązać znajomość. Dobrze mówię, prawda? Prawda. A zatem, skoro już się zapoznaliśmy, wolałabym oddać ci inicjatywę. Mam ochotę na coś słodkiego. No i to będzie karta z wieśniaczką, a z tego wszystkiego zapomniałem karty mieszczanki i arystokratki kurde. No z wyzimy. Cukrowa laleczka, słodka jak ja. Zawsze skromna. Taką dostać. Teraz możemy posunąć naszą znajomość krok dalej. Chodź tak. Posuńmy tą znajomość. Chodźmy. No, szukanie igły w stogu siana. Dobra, na dzień dobry zobaczyliście kawałek cycka. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego powodu. Jak długo jest? Jestem dalekim krewnym Julia. Dobra. Dobra, odkrywamy dalej mapkę. Ale muzyczka fajna. Tarararam. To jaskier by tak wywijał na lutni. Stara wieśniaczka, goście weselni. O, tu jest guślarka. Tak, w ogóle to musimy iść do tablicy ogłoszeń. O, i mamy nowe zlecenia. Stare kartki możemy wyrzucić. Bo już wszystko przeczytane. Patrz, jeśli się tego pojawiło w powietrzu. A to sobie zabierzemy. Bum. Pospadało. No. Tutaj można jeszcze raz karteczkę zobaczyć. I tak, będzie Alpy, bazyliszki, jaja wiwerny, skolopendromorfy i zębi z jadarki. Dobra. Ludzie, przejście na brzeg, domy Aliny, rzeka i tutaj jest przejście na pola. Więc poodkrywamy dalej mapkę. Przewodnik Wiedźmin znowu rusza. Piękna okolica. Piękna. A tak, przystrojona ścieżka na wesele. O, przejście na brzeg, tam do góry nie musimy iść, ale tą górkę trzeba obejść. O, jest kowal, syn kowala. A, jeszcze takie zbliżenie. No i dobra. Może powinnam się z nim spotkać. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się z brzegu jak najszybciej. Przy starym drzewie znów pojawia się duziołek.
Dusiołek? Mała szkodliwość czynu. Dobra. To stylecik to nic. Miska. Wódka. A ryba mi się przyda. Piekarza będziemy musieli znaleźć. Piwo, spirytus, dobra. Witajcie, Monster Dzieju. Witajcie. Witam. Jak miano wasze, Monster Dzieju, jeśli wolno spytać? Monster Dzieju. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Ho, ho, Wiedźmin. Ho, ho. To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho. Ja Tobias Hoffman Sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monster Dzieju, co was sprowadza? No dobra, po kolei. Chcę pogadać o Vodianoi. O Vodianoi, Monster Dzieju, to z Julianem gadajcie. On się tym interesem. W końcu szybciej gada. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do wyzimy na handelek jadą. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A prawda, prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? Jeszcze nic. Chciałem wiedzieć, czy to aktualne. Jak najbardziej aktualne. No to się powybija trochę tych potworków. Stawaj. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. No tak. Na żywe teściowe trzeba uwarać, co dopiero na martwą. A sypnę groszem. Pomówmy o czym innym. A co chcesz wiedzieć? Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. No, fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. To mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Monster Dzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Słyszałem, że wesele będzie. A no, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, uczciwego. Tak po staropolsku gada. Jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Takżem myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie, jestem bezpłodny, nie mam córki. Macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina? O tym to kiedy indziej gadać będzie. Mieszkają tu jacyś... Dobra, jeszcze ta opcja. No i jeszcze ryboludzie są. We wodzie mieszkają. Życie nam zatruwają. W jaki sposób? Ano, ostatnio się zbiesili jakoś. Do wody nas nie dopuszczają. Kilku chłopów poranili, kilku ubili, rybole przeklęte. Pogadajcie z Julianem, on wie więcej. Pogadam. Monster Dzieju? Dobra, Monster Dzieju, idziemy. Wszystko wiem od ciebie, co chciałem. Dobra, dom sołtysa, tam jest Celina. Nowa medalistka. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Taki krowy jak nasza, więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiona? To on aspirujący zoofil. Być bykiem czempionem z bykowiska. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jaka ona śliczna. Bywaj. No dobra. Daje 10 litrów mleka dziennie. No w sumie dobry wynik. A dobra. Bywa.
To już było. Wieśniaczka. Stara wieśniaczka, dobra. Powinienem się wyprowadzić. Ojej, klient! Co w tym dziwnego? W odmętach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski. Ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. No to pokaż, co masz. Nic ciekawego, sztylet. 6-13. 1-15, ładny młoteczek. I dla samego wyglądu mam 7000, mogę sobie pozwolić. Dobra. Kowal. Powitać. Powitać. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie, wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych, kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wyzimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Wizjoner. Tak? Bywaj. Dobra. Drzwi do domu kowala. O, jest żonka, a do niej mamy sprawę. Dzień dobry, panie. A raczej ona do nas. Witaj. Jestem wiedźminem, poczułem smakowite zapachy. Nic dziwnego, właśnie gotuję tradycyjny temerski bigos. Kapusta, kiełbasa. Nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Jeśli mnie pamięć nie myli, wiedźmin to taki magiczny wojownik. Potwory tępie, utopce, kikimory. Coś się znajdzie. No dobra. Sądząc po zapachach, jesteś świetną kucharką. Ach, to nic takiego. Może ostatnio zarżnął świniaka, to postanowiłam zrobić z niego bigos. Ale mam też inne specjały. Brzmi smakowicie, aż mi w brzuchu zabruczało. No bo chudzina z was, to nie dziwota. Przyrządziłam wczoraj żeberka w miodzie pitnym, chrupiące i soczyste. Może zechcecie się poczęstować? A ja się głodny robię, jak je słucham. Z wielką chęcią. Proszę bardzo, niech wam pójdzie na zdrowie. To jak będzie z tą pracą? Potrzeba mi właśnie kogoś takiego jak ty, serdeńko. Mam okropny kłopot z moim mężem, skaranie boskie. Co się stało? Przedstaw sobie, serdeńko, że ten stary piernik Sokoba sobie przygruchał. Nie słyszę, jak tam w nocy harcują, a ja słuch mam dobry, przedstaw sobie. Rozumiem, że mam się tego Sokoba pozbyć. Mam na to stary ludowy sposób, którego nauczyła mnie moja matka. Musisz iść na pola i ukatrupić południce, co się tam szwendają. Każda z nich ma we włosach garść świetlistego pyłu. Przynieś mi 9 garści tego pyłu. Jeszcze kwestia zapłaty. Tak, serdeńko, wiem, nic za darmo. Mam tu taki zielnik. Przedstaw sobie, są w nim wszystkie zioła znajdujące się w okolicy. Jeśli przyniesiesz mi ten pył, co Sukuba odstraszy, ja dam ci księgę. Dobrze. Przyjmuję zlecenie. W takim razie mamy umowę. Dobra, i sobie muszę sprawdzić... Czy ja gdzieś bestiariusz nie w glosariuszu to powinno chyba być? Ale jednak nie. Samouczki nie. Nie wiem, jak pogoda u was. U mnie jest tak pochmurno i noga po operacji mi po prostu no chce ją urwać. A właśnie, nie chwaliłem się. Ten tydzień jest ostatni, kiedy nie siedzę, kiedy ma wolne. Od poniedziałku wracam do pracy. Więc gdybym zwolnił z odcinkami, to wiecie dlaczego. Źle się czuję. Dobra. To teraz stąd wychodzimy. Hej! Podejdź tu na chwilę, panie. O co chodzi? Przypadkiem usłyszałem, jak rozmawiasz z moją żoną.
Mam dla ciebie propozycję. Czyżbyś nie chciał rozstawać się z uroczą demonicą? O, moja żona mocno przesadza z tymi harcami. Wiedźminie, jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, że niewinna rozrywka nie przynosi nikomu szkody. Co proponujesz? Mam pomysł, który sprawi, że i wilk będzie syty, i owca cała. Znam ludowe zaklęcie, które uśpi na jakiś czas sukuba. Żona się uspokoi, zapomni o całej sprawie, a sukuba będzie można potem po cichu obudzić. Czego potrzebujesz? 9 garści cienistego pyłu, który można zdobyć na zjadarkach. A czemu nie na południcach? Sami na polach. Są bardzo niebezpieczne. Co oferujesz w zamian? Nie wiem, na czym ci zależy, panie. Mam czerwony meteoryt, którego możesz użyć do ulepszenia swego miecza. A może wolisz pieniądze? Powiedzmy 500 orenów? Dobra, nie pomogę mu. Książkę mam, ale nie lubię gości, którzy zdradzają. No sorry. Staroświecki jestem. Przykro mi, lecz obiecałem już pomóc twojej żonie. Tak? Tak. Czego potrzebujesz? 9 garść... Co ofer... Nie wiem... Dobra. Tak? Bywaj. Więc gościu, nie pomogę. Powiedziałem, że jest mi przykro, ale nie jest. Dobra, jeszcze idziemy do Celiny. Jesteś inny. Te burze włosów każdy znał, przy usta dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Zajebista piosenka. Gdzieś ty jest. Szafa nic. Worek nic przydatnego. Wódka. Dobra, nie ma cię w domu. Stary wieśniak, wieśniaczki, damy. Wieśniaczki są, dam nie ma. Nudzę się. Tato obiecał, żeby... O, tam jest piekarz i Celina, ja potrzebuję obojga. Niech się sam będę wejść. O. Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Tak. Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Nie chcę chyba wiedzieć, co za składnik. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? A dobra, po kolei. Okej, tu masz chlebek. W czym? Wiesz, czym się zajmują wiedźmini? Każdy pentak to wie. Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Jacy gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To... Czarodzieje też. Co się stało? W rodzinie macie takiego? O, współczuję. Pech to prawdziwy. Piekarz, ty po zębach powinieneś dostać. W czym mogę pomóc? Masz jeszcze jakieś tajne składniki? Niestety nie. Chociaż znam jeden przepis, którego nie dane mi było wypróbować. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. Mamy biały miód. Mamy. Trzymaj. Biały miód! Niesamowite! Teraz będę mógł wypróbować mój tajemny przepis. Czy... Bierz cukrową laleczkę i znikaj, póki się nie rozmyślę. Nie skończyłem z tobą gadać. Nie powinienem był ci dać tej cukrowej lalki. Mam cię oddać? Co ty masz w chacie? Oj, nie trzeba było kasy wydawać. Dobra. W czym mo- Oj, bo się pogniewamy. Dobra, nie chcesz, to spadaj. Ale uciekł mi dialog o tym, no. O chlebie, bo sobie znalazłem już dodatkowy. A, tuś jest babo. Tak.
Chciałbym porozmawiać. Jestem w złym humorze i nie mam ochoty na pogaduszki. Kurde, kojarzę skądś ten głos, tylko nie wiem gdzie. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. O, teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę. Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. No to już wiecie, po co mi to było. Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Bo sobie wziąłem wszystkie pierścionki, jakie mam w tym... w schowku. Safirę, złoty pierścień z diamentem. Gdzie dostałeś tę tandetę? Od dziada proszalnego czy na jarmarku świętego Grzegorza? Ale niech będzie. Pokażę Alinie, że mogę mieć każdego chłopa. Cóż. Pierścionek z... Całuj. No. Pierścionek z diamentem dostała i tandeta. No co za materialistka. Selina, maliny, a te małe to nie wiem, co to są te potworki. Dobra. Jeszcze jeden chlebu tego kretyna muszę kupić. Mieć 5. Kawał drogi przejechałem, a wesela ani widu, ani słychać. Nie martw się, będą dwa pogrzeby. Mój tato ma większe niż na nas kłopoty. W czym mogę? Dobra, to jest... Będzie tak. Pieciarnia, kurczaki. No to lecimy dalej. No. Powiem wam, z jednej strony mi się chce wracać do pracy. Do ludzi. Bo ekipa mamy fajną. Z drugiej strony dobrze się siedziało w domu. Tylko niestety wypłata niższa. Przynajmniej tak mi w ZUS-ie powiedzieli, że to te koszty uzyskania. Bo to był jako wypadek w pracy i powinienem mieć taką samą wypłatę. A czy no, mówił, że dniówka jest taka sama, ale... Ale, no. Właśnie koszty uzyskania i mam trochę mniej jakby na rękę. Dobra, jest droga do mostu. To tutaj się dzieje, że tak skacze. To niemożliwe. Wszystko jest możliwe, młody. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. Jestem Geralt. To zaszczyt dla mnie, pa... Geralt. Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z 50 kroków. Świetnie. Słucham. Nie chcesz zostać budowniczym jak ojciec? Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy Geralt, jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają, po schodach nawet kot się boi chodzić, a jak pada... Wystarczy, rozumiem. Taki Bogusław Łęcina. Z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej do Wyzimy. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Bywaj. Aha, taki do pogadania. Murarz. Witajcie, panie.
Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina? Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. Panie? Dobra, najpierw to. Jakiś miesiąc, jeśli te zatracone skrzaty nie będą przeszkadzać. Miesiąc? Widzę niewielkie pęknięcie. Nie tylko naprawię most, ale też poszerzę. Zrobię duchom rzeki prezent. Będą miały najwspanialszy most w Temerii. Potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Nie dramatyzuj, chłopie. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orędów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Nie ma to jak woda. Jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Sam wybierz. Zgoda. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. No, guślarkę odwiedzimy, ale jeszcze tutaj mapa, pójdziemy na pola. Co to za ciało? Dobra, tego nie potrzebuję. Fajnie ten błotek wygląda, nie? Gdzieś ty jest. To jest dopiero glizda, nie? Gdzieś ty jest, bo ja cię nie widzę. Aha. Tak na szybkiego zginął. No dobra. Kawki, gruczoły. Czyli tutaj są skolopendromorfy. Aha, szkielet bez niczego. Tutaj w koszyku. Wow, rozbił pan bank. Nie, ja tylko pociągnął. Ja pamiętasz, czego to jest cytat? Cukrowa leczka mi niepotrzebna, piwo się przyda. To będę musiał wszystko pooddawać. Żeby tu jeszcze... Aha, chitynowy pancerz jest do odkupienia. Dobra, wino mi jest niepotrzebne. No to teraz idziemy na pola do pustelnika. Tak, patrzę u siebie za okno, chyba burza zaraz będzie. Tylko nie jest tyle, że w grze. Dobra, droga na pola.
Tu jest krypta, zrujnowany młyn, przejście na brzeg i krąg druidzki. A, tu mam jeszcze mapę nieodkrytą. No dobra. Tam pójdziemy. Południca, potrzebuję tego. Chodź tu. Dawaj, dawaj. No. Powiedzcie mi, jak waszym zdaniem, napiszcie w komentarzu, która południca wygląda lepiej. I mi nie chodzi o to, jak graficznie jest zrobiona, bo wiadomo, że w trójce jest lepiej, ale o sam projekt. Czy taka zaschnięta, zaszyte oczy, zaszyte usta, czy taka jak jest w trójce, bez szczęki, wianek na głowie, wiecie o co chodzi. Sam projekt, nie wykonanie. Dobra, kolejna. A, czyli to trzeba szybkim stylem. No. I ogólnie wiecie. Dawniej jak się robiło w polu, no to w południe się nie wychodziło do roboty, bo było... Wierzono, że południce porywają ludzi. No, udaru się dostawało od słońca, bo wtedy najbardziej grzeje. A, wybaczcie, gazowaną wodę piłem, to mi się odbija. A jak południca was odwie... Znaczy no, jak udaru słonecznego dostaniecie, no to to nie jest przyjemne. Zdarzyło mi się, że mnie przegrzało słoneczko. A byłem w czapce, więc myślałem, że bezpieczny. A tutaj jeszcze jedna południca, ale pył mi się nie... A nie, zbiera, dobra. Pustelnik, a jest, musisz mieć ogrodzoną chałupę, no musisz. Z czym do mnie przychodzisz? Ja z czym tylko sikam. Co ty tu masz? Przeczytałem. O, ho, 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 ho. Dobra. Czyli mamy do kupienia... Dobra, saletry nie potrzebuję. Okej. Już wolę sobie to wypić. I tak. Luz Dagona. Recepta na Filt Petriego. Przeczytać. Dobra. Sprzedać z powrotem. Z czym do mnie przychodzisz? Mogę? A, nie mogę. Dobra. No to pogadamy z nim. Z czym do... Chciałem o coś zapytać. Słucham. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem Czarnej Czaszki. Eleverer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. Jeśli idzie F, żeby okazać szacunek. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Kto spoczywa pod kurhanami, które widział? To dobra, to już było. Opiekujesz się tymi kurhanami? Tak, w ten sposób służę pani. Czasami w nocy można porozmawiać z duchami jej czempionów. Czerpię od nich mądrość i wiedzę o dawnych czasach. Dziękuję. Bywaj. Dobra, bo ciebie zacenię jeszcze chcę. Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz.
Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druidzki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą dusze wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił 9 upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może po... A, dlatego 9 sztuk tego pyłu. Stąd króla gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach. Jedną z moich chat na własność. Lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze. A ten wianek nam się przyda. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Znamy inne zastosowania mandragory, prawda? Dobra. Zapisujemy grę i gramy w kości. Chodź tu, gościu, chodź. Chodź do mnie. Z czym? Chcecie orżnąć na kasę. Kureczka, na jedna para, nie. A nie, dwie pary. Dobrze, i poproszę fulla. Noż, kurwa. Dobra, jeszcze jedną rundę. Para. A ten dziad ma też parę. Dobra. Ej. Dobrze, szybka partia, nawet nie muszę ciąć. To mnie cieszy. Drzwi tutaj do chatki są zamknięte. Aha, ty tu masz jedną. Kurhany, czy jest coś zapisane? O. Dobra, to mi się przyda. Mogę wejść? Mogę. Pokaż, gościu, co ty tu masz. Starsza krew. Nic tu nie masz. Nawet nie za bardzo mam co zabierać. Dobra, ryba mi jest niepotrzebna. To weźmiemy na sprzedaż. Ognisko krypta, czyli tutaj jest krąg druidzki. No i dobra. U pustelnika załatwiłem, co chciałem. Więc można od gościa wyjść i pójdziemy. Czemu ja tutaj nie mogę sobie... Szkoda, że nie mogę mapki przestawiać, no bo by mi do wioski pasowało się wrócić, do karczmy. Ale na razie południce wybijemy. To one na obcasach? Nie, ale pantofelki ma, nie no. Na bogato widzę było. Natomiast ogólnie południce to dowód na to, żeby nie wkurwiać panny młodej. I nie porzucać przed ołtarzem. Bo w wierzeniach południca
To była nieszczęśliwie porzucona dziewczyna przed ołtarzem, która się z tej całej rozpaczy zabiła. Widocznie dawniej ludzie byli bardziej emocjonalni niż teraz. Dobra, wrócę się do tej wioseczki. O, zaczyna grzmieć. A, miejsce mocy. A, dobra. Będzie rytuał magii. No dobra, bardzo szybko, sprawnie nam to idzie. Dobra. I nawet ładnie w locie się udaje miecz chować. Ektoplazma i świetlisty pył, dobra. Jeszcze ze 3 sztuki powinny starczyć. Żona Kowala będzie bardzo zadowolona. O, właśnie. O, nawet 2, a ja potrzebuję 3, chodź tu. A, nie podeszła. A, podeszła, bardzo powoli spacerkiem, gdzie będzie biec. Śmierć na spotkanie. No dobra. Czyli teraz, żeby nie marnować czasu, powinienem jeść. Dziękuję, mamy wszystko. No i do wioski. Wioska, wioską, ja i tak potrzebuję pierwszą karczmę. Jestem tu, karczma jest tu. Dobra. Więc wstąpimy sobie na kufelek czegoś mocniejszego i przewodnik Wiedźmin pełnił swoje zadanie na dzień dzisiejszy. Dobra, żebym chociaż do bramy doszedł. No. I pod tym ładnym pomniczkiem sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Będę wdzięczny, jeżeli pod tym odcinkiem dacie łapkę w górę. Chcecie widzieć kolejne odcinki, to zasubskrybujcie kanał, walnijcie w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. I napiszcie w komentarz, co myślicie o tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Odmelduję się Miedzianobrody. Na razie, pa pa.